Hej ludziska, z tej strony Ambros, witam was w nowym projekcie Let's Play, czyli zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic, gierka studia BioWare 2004 roku. 4000 lat przed stworzeniem Imperium Galaktycznego, setki rycerzy Jedi pogrążonych było w walce z okrutnymi wyznawcami kultu Sith. Jesteś ostatnią nadzieją rycerzy Jedi. Czy zdołasz ujawnić potęgę mocy, dążąc do ocalenia Republiki? Czy dasz się zwieść ciemnej stronie? Bohater czy złoczyńca? Obrońca czy zdobywca? Ty i tylko ty zdecydujesz o losie całej galaktyki. Tak, tak jest wprowadzenie na pudełku gry, którą dawno, dawno temu sobie kupiłem. Obecnie gra oczywiście na Steamie. To, że jest w polskiej wersji, nie zgodzi, zawdzięczam tylko patchowi. Gra lubi się crashować, więc uważajcie, jeżeli chcecie ją sobie kupić. Jest tylko w wersji angielskiej. Ja tam grałem trochę, ale kurczę, poprzednio nagrywałem, ale cóż, jest taki problem, bo filmy nie są nagrywane, więc będą doczepiane po prostu do filmów. A niestety czasem jest tak, że po prostu jak źle wyłączę, to wtedy jest kicha, klucha i w ogóle masakra. A ja nie pamiętam, gdzie są czasem filmy, więc cóż, rozpoczniemy sobie nową grę. Głównie gram z wiadowcą, więc też, że tą postacią sobie zagram. Stworzyłem sobie na postać, nie chcę takiego kolesia, chcę jakiś normalny ryj. Powiedzmy ten, jest akurat idealny. Atrybuty. Na cech twojej postaci obliczane są modyfikatory, które stosuje się niemalże do wszystkiego. Jakie są zalecane? Zalecane są nawet bardzo dobre pod moją postać, może troszeczkę za dużo do zręczności. Chcę do siły jeszcze za dwa. Zagaryzam się i do charyzmy. O, mniej więcej taki układ ja lubię mieć. Okej, okay, umiejętności zatem. To możecie sobie przyznać, ja już to kurczę 3 razy czytałem podczas poprzednich nagrań. Więc już to sami sobie przeczytajcie, jeżeli chcecie. Tak, jakie są zalecane? Zmienimy z punktu naprawy. Z punktu do materiałów wybuchowych, to jest, chcę sobie dać punkt do zabezpieczeń. To się może przydać. Dobra, jest git. Mam też widzieć koszt punktów, tak? Oczywiście, umiejętności międzyklasowej i tak dalej. Dobrze, atuty. Tu mamy to, co zdobywamy teraz. Jakie są zalecane? Stawień krytyczny. A ja sobie podziękuję za stawień krytycznym. I pójdę tutaj. Tu? Albo tu. No, pójdziemy w to. Ja będę chciał biegać z dwoma broniami. Okej. Okay. Imię. Kh-a-ly. Dobra. Red Khal. Tak się będziemy nazywać. Dobra. No i cóż. Ja wam na razie podziękuję. Zobaczymy się dopiero na Endar Spire. Więc do zobaczyska. We'll be right back.
Dobra, witam was już na Ender Spire. Mam nadzieję, że teraz dobrze się to nagra. Sprawdzę to sobie oczywiście w późniejszym etapie gry troszeczkę. Ale cały czas będę na Ender Spire. Jest on słuchanie traska, boże. Co się dzieje? Czemu mam tu time. No dobra, kim w ogóle ty jesteś? I'm Trask Ulgo, ensign with the Republic Fleet. I'm your bunkmate here on the Andar Spire. We work opposite shifts. I guess that's why you haven't seen me before. Now hurry up! We have to find Bastila. We have to make sure she makes it off the ship alive. Kim jest ta Bastila? Bastila is the commanding officer on the Andar Spire. Well, not an officer, really. But she's the one in charge of this mission. One of our primary duties is to guarantee her survival in the event of an enemy attack. You swore an oath just like everyone else on this mission. Now it's time to make good on that oath. I heard what everyone's saying about you. You've explored the farthest reaches of the galaxy. You've visited planets I've never even heard of. People with your skills and abilities are hard to find. It's no wonder the Republic recruited you for this mission. But now's the time to prove yourself. I know you're a scout and not a soldier. But Bastila needs all troops at her side during this attack. O wiesz, no ja jestem wręcz genialny. W ogóle ty powinieneś mi lizać buty. Dobra, pomóż mi Bastili. So hurry up and grab your gear. You need to suit up so we can get out of here. Już się robi. Dobra, dziennik zadań, wszystko pięknie. Tak, możemy się przełączać. Ja tam wszystko wyjaśnię, dobra. Mamy nasze rzeczy. Z racji tego, że jesteśmy zwiadowcą, możemy właśnie sobie używać tak zwanych wczepów. To nam tutaj poprawia umiejętność i budowa. Zwiększa tutaj fizyczność naszą. No, ubierzmy w ogóle jakieś ciuchy, żeby mieć chociaż jakiś pancerz. Jeszcze ten krótki miecz. Nic więcej nie mogę, ja właśnie preferuję walkę na bliski dystans. Oh yeah, jestem zarąbisty. Okay, dobra. Let's move out. We should stick together. You'll have more success with a party than on your own. Tak właśnie, możemy mieć tutaj trzyosobowe drużyny, na razie mamy tylko traska. Because of the attack, this room is in lockdown. But don't worry, I've got the override codes. You'll have to use me to unlock the door. Dobra, w porządku. Jeszcze tak, chciałem tutaj traska dać mu jeszcze jeden blaster. I właśnie możemy się przełączyć za pomocą tabem. No, niech on otworzy drzwi. Now that the door is open, you better take the lead again. My znowu przyjmujemy dowodzenie. Każda postać ma unikalne zdolności, które właśnie możemy wykorzystywać. This is Carthel Nassi. The Sith are threatening to overrun our position. We can't hold out long against their firepower. All hands to the bridge. That was Karth contacting us on our portable communicators. He's one of the Republic's best pilots. He's seen more combat than the rest of the Andar Spire's crew put together. If he says things are bad, you better believe it. We have to get to the bridge to help defend Bastila. There's a map of the Andar Spire and a copy of Karth's message in your electronic journal, just in case we get separated. Spoko, dostaliśmy mapę. Już mamy teraz pełną mapę tutaj, widzicie, jest. Tak. Każdy ma umiejętności. Tak. Zacznę na umiejętności Traska. Siła zresztą to wiadomo. Tutaj mamy. On ma programowanie materiałowe spostrzegawcze, ma sporo, tu jest. Zresztą on ma 5. My zresztą mamy 2. Rang umiejętności plus premier plus 1. Kat mógłby to otworzyć, ale spróbujemy sami. No problem. Got it. Udało się. No, jest nasza pierwsza taka grubsza walka. Oj, padł. These Sith must be the advanced boarding party for the Republic. Dobra, mamy oczywiście aktywną pauzę, dzięki której możemy tutaj się bawić. I spacją też możemy włączyć pauzę. Yes. Zresztą niewiele zadajemy, bo tylko tam szczątkowe obrażenia. No. Tutaj wcześniej był granat w nagraniu, a teraz go nie ma, czyli to jest losowo nam są dawane niektóre przedmioty. Otwórzmy. Musimy kart. Weź. Trask, Jezu, czemu ją kartem? Sure. Zdam. Się pogubili chłopaki. Ten z bliskiej odległości szepnął. Kurde. O, długi miecz mam i krótki miecz. Mamy też lepszy pancerz. Od razu sobie ubiorę. A, nie mogę w czasie walki. Dobra. Mam się odłożyć miecz. O, teraz będę mógł.
Ale mam 16 obrony, teraz tak długi miecz pewnie zadaje więcej obrażeń. I krótki. Teraz mamy dwa miecze, będziemy troszeczkę bardziej skuteczni. Zbieramy tu wszystko, troszeczkę kredytu, troszeczkę medpaków. Możemy ruszać dalej. Ja to chyba nie mam, żeby tutaj sprzątnąć, niestety. Proszę, zaraz to się okaże. Chcę się nawet pozbyć swojego. Mam. Mam ile? Mam dwa granaty. Dobra, rzućmy im. Proszę. Jest jeszcze dwóch. Ładnie, sprzątnijmy ich. Pięknie. Mam tylko 3 medpaki, to są szczątki. Szczątki są generowane chyba losowo, wiecie. Ja na poprzednim razem, jak tutaj nagrywałem, miałem aż 7 granatów odłamkowych, więc to jest sporo. Jak na początek samej gry. Bierzmy. No ja się tutaj zapiszę. Przy was nawet, to widzicie, to miałem już zapis. I widzę się z wami z powrotem za chwilkę, bo chcę sprawdzić, jak się nagrywa, więc zaraz wracam. No, witam was ponownie, na razie nagrywa się jak ta lala. Ruszajmy zatem... Nie, bo mam życia. Stać... 7 na 9 się znać na mniejszy. This fight is too much for us. We better stay back. All we do is get in the way. That was one of the Jedi accompanying Vastila. Damn, we could have used her help. Zawsze moglibyśmy użyć jej pomocy. Dobra, załatwmy tych Sithów. Oni to będą wkurzać. No, teraz wszystkich kurę sam położył. Szczątki medpack i tutaj warto przynieść zabrać właśnie baterię wibracyjną. Później zdobędziemy specjalny miecz, który będziemy mogli modyfikować. Chyba granat co jeszcze żeśmy zabrali. Dobra, trzeba się pozbyć reszty płotek. I mamy level. Bastila is not here on the bridge. They must have retreated to the escape pods. We better head that way too. The Sith want Bastila alive, but once she's off the ship, there's nothing stopping them from blasting the Endar Spire into galactic dust. To prawda. Ale mamy level. Podniesiemy sobie poziom umiejętności. Zabezpieczenia bym chciał na drugi. Naprawa. Postrzegawczość. A tutaj przede wszystkim teraz tak to. Wytrzymałość. Zalecane jest trafienie krytyczne. No ja nie chcę trafienia krytycznego. Wytrzymałość. Wytrzymałość dodam jeden dodatkowy punkt życia na każdy poziom. A to czasem mi jest dużo. Teraz mam 20. Tak, skrypty w ogóle. A to będzie generator mniejszy o to. Super, kolejny blaster. Mi się na chwilę postać mi się zacięła. A tu jest trochę szczątków. Wszystko to wybucha, kurde. Gierka już jest ultra stara, ale nadal bardzo ładnie wygląda, muszę przyznać. Twórcy się dosyć postarali. Tak, tutaj pamiętam, że tu będzie mroczny Jedi, dlatego kart. Żeby cię wkurzyć, oddałem mi wszystko, co masz. Pójdziesz bez niczego. Ja jestem chamski, wiem. Something behind here. Damn, another dark Jedi. I'll try to hold him off. You get to the escape pods. Go. No i teraz się poświęcił w naszej obronie. Nic za dość nie poradzimy. Chyba nic nie było do zebrania.
Ale sobie zrobię save'a drugiego. I możemy ruszać. Tak, do Sterburty. This is Carthel Nassi on your personal communicator. I'm tracking your position through the Endar Spire's life support systems. Bastila's escape pod is away. You're the last surviving crew member on the Endar Spire. Now I can't wait for you much longer. You have to get to the escape pods. Dobra, skoro on do kapsuł ratunkowych, dobra. Tam jest jeden seed, którego rozwalimy sobie tradycyjnie. Nie chcemy się marnować na jego granatów. Dobra, padł szybko dosyć. Tak, są oczywiście też różne rodzaje granatów. Na przykład soniczne sprawia, że oni są ogłuszeni na chwilę. Dobra, jak to teraz mapka? Aha, dobra. Jeszcze dwa pomieszczenia i jest git. Na ciebie załatwimy. Ten strzela jeszcze trzymając dole broń. Coś nie możemy go trafić. Padł. I teraz ty obejrzysz. Pięknie. There's a whole squad of Sith troopers on the other side of that door. You need to find some way to thin their numbers. You could reprogram the damaged assault droid to help you. If you have enough repair parts, or you could use computer spikes to slice into the terminal and use the Endar Spire's security systems against the Sith. No właśnie, mamy dwie możliwości: albo użyć robota, albo użyć terminalu. Najpierw użyjemy sobie terminalu, ale robota też naprawimy. Ugasz moduł, sporo ich tutaj. Przeładuj obwód. Nie uda się, 150 doświadczenia, ale jeszcze sobie skorzystamy i naprawimy robota. Do naszych części zamiennych. I nawet dostaniemy kolejne 130. Wejdźmy. Weźmy szczątki, właśnie z tego typka. Gdzie tym mamy prototypowy vibroostrz. O co mi właśnie chodziło. Czym mamy, tak, tutaj mamy prototypowe, a tu mamy długie. Nic więcej nie mamy. I teraz to tak wygląda. Dobra, chodźmy spodnieść z kartem. Just in time. There's only one active escape pod left. Come on, we can hide out on the planet below. Kim jesteś? I'm a soldier with the Republic, like you. We're the last two crew members left in the Endar Spire. Bastila's escape pod's already gone, so there's no reason for us to stick around here and get shot by the Sith. Now, come on, there'll be time for questions later. A, i 250 doświadczenia. Kapsuła ratunkowa, to ostatnia kapsuła ratunkowa. Tak, no, oczywiście użyjemy kapsuły ratunkowej, ale będzie film, więc wracam do was na chwilę. Dobra. Obudziliśmy się w końcu. Myślałem, że mi się gra wywaliła prawie, że. Wow, było blisko. Good to see you up instead of thrashing about in your sleep. You must have been having one hell of a nightmare. I was wondering if you ever gonna wake up. I'm Karth, one of the Republic soldiers from the Endar Spire. I was with you on the escape pod. Do you remember? Jestem przy okazji, nazywa się Red Call. Ja się tu dostałem. You've been slipping in and out of consciousness for a couple of days now, so I imagine you're pretty confused about things. Try not to worry. We're safe. At least for the moment. We're in an abandoned apartment on the planet of Terrace. We were banged up pretty bad when our escape pod crashed, but luckily I wasn't seriously hurt. I was able to drag you away from our crash site and all the confusion, and I stumbled into this abandoned apartment. By the time the Sith arrived on the scene, we were long gone. No świetnie. No, chyba zawdzięczam ci życie, dzięki. You don't have to thank me. I've never abandoned anyone on a mission, and I'm not about to start now. Besides, I'm gonna need your help. Terrace is under Sith control. Their fleet is orbiting the planet, they've declared martial law, and they've imposed a planet-wide quarantine. But I've been in worse spots. I saw on your service records that you understand a remarkable number of alien languages.
That's pretty rare in a raw recruit. But it should come in handy while we're stranded on a foreign world. There is no way the Republic will be able to get anyone through the Sith blockade to help us. If we're gonna find Bastila and get off this planet, we can't rely on anybody but ourselves. Wtedy... Bastila to nas Ender swoje, prawda? That smack to your head did more damage than I thought. Bastila's a Jedi. She was with the strike team that killed Darth Revan, Malak's Sith master. Bastila's the key to the whole Republic war effort. The Sith must have found out that she was on the Endor Spire and set an ambush for us in this system. I believe Bastila was on one of the escape pods that crashed down here on Terrace. For the sake of the Republic war effort, we have to try and find her. While you were out, I did some scouting around. There are reports of a couple escape pods crashing down into the Undercity. It's probably a good place to start. But the Undercity's a dangerous place. We don't want to go there unprepared, and it won't do Bastila any good if we go and get ourselves killed. Dalej rusz się, chciałbym rozejrzeć się trochę po okolicy. Good idea. We can use this abandoned apartment as a base. And we can probably get some equipment and supplies here in the Upper City. Just remember to keep a low profile. I've heard some grim stories about the Dark Jedi interrogation techniques. They say the Force can do terrible things to a mind. Wipe away your memories and destroy your identity. But I figure if łatwo. We don't do anything stupid, we should be okay. I mean, after all, they're looking for Bastila, not a couple of grunts like us. All right, soldier, let's move out. Tak, pamiętacie, od tamtego Jedi zabraliśmy pewną ciekawą rzecz, prawda? Tutaj mamy warsztat, dzięki czemu możemy właśnie modyfikować nasz sprzęt. Broń leżna, prototypowy wibroostrze i proszę, bateria wibracyjna. Leżna fizyczna plus 1, służ. Dzięki temu mamy troszeczkę lepszy mieczek. Dobra, ja tutaj robię save'a. Teraz tak. Ender Spire, Sterburta. Czyli teraz tutaj. Ok. Zatem ruszmy się w takim razie dalej. Za każdym razem, kiedy opuszczasz mieszkanie, musisz wybrać ciągu drużyny, który zbierzesz ze sobą. Ponieważ wychodzisz po raz pierwszy, musisz zebrać całą kartę. Jest on wysoko po jasnej stronie mocy. Right, you alien scum. Everybody get up against the wall. This is a raid. Na boda mi unkis na toma. Tukmin na kongun na murira ra bes. Wana kun bes. King da murira. Tukmin ba. Jaki język. That's how we Sith deal with smart-mouthed aliens. Now the rest of you, get up against the wall before I lose my temper again. What's this? Humans hiding out with aliens? They're Republic fugitives! Attack! No właśnie. Kart ma oczywiście swoje blastery. Blaster Karta jest o wiele lepszy od zwykłego blastera. Nic innego powiedzieć, co on nie może. Dzięki. I level up. Diska nusuki guba na buna na kaciu. A tu inko tu. Toka na bunkwa liagando na gociu. Daj, okazać mi pomoc więcej z git. Kawaci kuita hotonga. Ja lamo inka pun. Dziloba mulirani kujami dziusku na citenaj. Ina kun mama rulira racikun. Slimo padona. Gundi hotonga cicho. Czy nikt nie będzie szukał tego patrolu? Świetnie. Będzie zyskać się wdzięczność tutejszych. Myślę, że nie będą nas przeszkadzać przez jakiś czas. No fakt. Zabierzmy od niego rzeczy. Z jego plecaka. Karabin blasterowy, kilka grantów i stymulanty. Świetnie. Dobra, my znowu mamy poziom umiejętności. Materiał wybuchowy, leczenie ran, programowanie, spostrzegawczość. A tu ty? To wymaga poziomu czwartego. Co to jest? Ostrożność. A tu ten przez najpierw prezent umiejętności materiał wybuchowy i skradanie się. Empatia. Ten przez najpierw prezent perswazja, spostrzegawczość i leczenie ran. Genialnie. Weźmy sobie empatię. Dobra, i tymczasem możemy się tutaj pobawić trochę. Otwierajmy tutaj drzwi. Cześć.
Tak, tutaj bezkarnie możemy okradać ludzi, choć też nie zawsze. Kart, róż dupę. Dziękuję ci też. Też można to spotkać ludzi. To jest twielkiem. Larin. Jumalita kuto tun. Chilamulane ni dubobo. Dubobo. Mulira da bum bum. Miło cię poznać, Larimie. Nazywam się Red Hal. Runda di hotonga kun honkabi. One kun bez ching palamule. Tak, tarcze energetyczne. Co jest takiego wspaniałego w tych tarczach? Wiem wszystko o tarczach energetycznych. Kaci kun ita hodonga. I kinkunu pamulera ci kun. Slimu poduna. No to prawda, tam ja to tam szybko. Obusia umnino. Wonga kun bist king balemura. Czuni yun tun cici ita duana. No dobra. Pogę sobie na sprzedaż. Wonga kun bist. Dobra, możemy oczywiście też sprzedać itemy, to jest trochę tego jest, jest też tarcza energetyczna za 154, kiedy mamy 117 zaledwie. Żeby na sprzedaż, ja bym chciał ci sprzedać przede wszystkim. Ubrania nam są nic nie warte, więc możemy to sprzedać. Vibro ostrze, mamy dwa krótkie miecze. Blaster jonowy, karabin blaster sprzedamy. To także, granty muszą oczywiście zostać. Vibro ostrze, sy zostaje, mamy już 300. No trochę to kosztuje, co? Pancerz wojskowy, premier obrony 6, maksymalna premier zręczność plus 3, plus 4, plus 5. Pancerz bojowy plus 5 do zręczności, lekka zbroja plus 2. Nieograniczone, 6, 7. Dobra, kupimy to dla karta. Tak, chcę go nadal kupić. Pasz dźwiękochłonny, umiejętność składania się. Urządzenie to uruchamia pole maskujące, które spełnia użytkownika. Tryb składania się. No, mniejsze o to. Kupiłem to ze względu na. Nie, bo na mnie to da mi ile? To da mi 19 obrony. Bardziej dla karta. To da mu 19 plus 2 do zręczności. Czy 14, czy 12. Długi miecz jest o wiele lepszy. I dobrze. Co to jest? To są drzwi o niskim stopniu zabezpieczenia, więc je sobie otworzymy. Chwilenka. Tam masz torbę, którą chętnie sobie przejrzę. Ta Ambros złodziej, który będzie po jasnej stronie mocy. Genialnie. Przejdziemy sobie tutaj, już nie mamy mapy, więc sami musimy to wszystko odkryć. To jest jakiś Quarren. Nazywa koleś. No problem. Got it. Siema. Żeby ci w torbie spadam na razie. A, to jest czasami śmieszne. Tu jest nie ma, tutaj jest jeszcze. No problem. Got it. Możemy oczywiście też możemy wywalić te drzwi z pomocą ataków. Ale po co, skoro można na spokojnie pogrzewać w systemach zabezpieczenia. I otworzyć. Mam jakieś dozorce i to jest drzwi do mieszkania. Jeszcze ich nie zebrałem, stary. O, sobie po nich przejdę. Dobra. W tym miejscu myślę, że skończymy odcinek. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nets of the Republic. Hej ludzie, cześć, pa.